Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i rozpoczynam taką miniserię z grą z silnikiem szachowym na Licze najwyższy poziom, ale to będzie taka gra stworzona trochę przez Was. Czyli zrobię sobie dzisiaj takie trzy przykłady. Będę zaczynał grę z pozycji, gdy będę miał króla i hetmana, a Stockfish będzie miał 8 pionków i króla. Za chwilę zobaczycie kolejne dwie inne początkowe pozycje i oczywiście piszcie w komentarzach, jakie. Macie propozycję, abym zagrał ze Stockfishem. To jest taki bardzo fajny trening, uważam, do gry, końcu, do gry końcowej, jeżeli ktoś chce poćwiczyć końcówki, matowanie gońcami, czy matowanie wieżą i tak dalej, no to można sobie oczywiście to z silnikiem robić i... To jest super sprawa, uważam, bo silnik się nie męczy, a my będziemy pewni, że on wykonuje najlepsze posunięcia obronne. Więc serdecznie polecam. Zrobimy sobie taką właśnie miniserię. Przy okazji, moi drodzy, na początku filmu pragnę przypomnieć o fajnym turnieju w Białym Stoku 23 kwietnia a 24 kwietnia e, symultana ze mną, również w Białym Stoku, w tym samym miejscu. E, informacje znajdziecie w opisie filmu i e, w komentarzu. Zapraszam do zobaczenia, bo to już niedługo. E, I przejdźmy od razu do tej serii. Oczywiście kontynuuję z tej pozycji, e, graj z komputerem, ustawiam sobie, no powiedzmy 30 minut, wystarczy to nawet szybciej. E, najwyższy poziom 8, gram czarnymi i zaczynamy. Z tej pozycji. Oczywiście, tutaj wiadomo, że w takich momentach trzeba znaleźć pierwszy ruch Hetmanem, który będzie atakował dwa pionki jednocześnie. Ja już to dostrzegam. Oczywiście, Hetman B8 atakuje tutaj pionka i atakuje tutaj pionka. To na pewno będzie łatwa seria dla początkujących, ale w kolejnych przykładach może być nieco trudniej. Hetman A8 tutaj atakuje i atakuje tam, więc zagrywam Hetmanem na A8 w tym momencie. No dobra, zbijam sobie pionka w takim razie na G2. Też możemy sobie coś takiego fajnego założyć, że kto najszybciej wygra w takiej pozycji, tylko że najpierw zbijamy wszystkie pionki przeciwnikowi. I potem dajemy mata. No bo to, że to jest wygrana czarnymi to jest oczywiste. Tylko kwestia oczywiście przećwiczenia. Myślę, że to nie jest zły pomysł, a nawet bardzo dobry dla osób początkujących. Więc tak się umówmy, komu się uda jak najszybciej to zrobić. Na razie mamy trzy ruchy oczywiście. Zbijam kolejnego pionka król sobie zagrywa. No dobra, idę sobie hetmanem. Oczywiście też warto w końcówkach podchodzić królem, ale jeszcze hetman zaatakuje pionka, a jak zagram tutaj to dostrzegamy, że mogę zbić kolejne dwa pionki. E, dobra, komputer gra sobie posunięcie B4, zbijam pionka F2, e, czyli już trzy pionki są po naszej stronie. Dobra, posunięcie. Ok, mamy. No to podchodzę w takim razie królem. Przykleiłem się do pionka, podejdę królem, nieco tutaj wstrzymam marsz pionków przeciwnika. Dobra. Myślę, że zagram hetmanem tutaj, żeby spróbować dać tu szacha, ewentualnie tutaj zaatakować piona. Dobra, jest taki ruch. W takim razie. W sumie ciekawie gra komputer, bo będzie miał tutaj ładny łańcuch pionków. Idę królem, żeby ten łańcuch pionków zatrzymać. Zawsze tutaj się biały gdzieś musi wysypać. Tak mi się wydaje. Dobra, zagramy i zmusimy przeciwnika do takiego posunięcia. Ewentualnie jeszcze mam taki ruch i to myślę, że będzie dobra opcja, bo chcę atakować pionka. Ten łańcuch troszeczkę mu rozszczepimy. I zagramy potem królem na pole B6. Trzymamy tutaj w ten sposób trzy pionki. Hetman zawsze zdąży do obrony, i teraz, no właśnie, białe muszą gdzieś tam próbować oddawać pionki. No to zbijamy oczywiście tego pionka. Król prawdopodobnie zagra na D2, tak strzelam. Dobra. No to teraz myślę, że Hetman D4. To będzie dobry ruch, dlatego że Hetman będzie kontrolował wszystkie pionki. Ja teraz mogę tym królem zmierzać tutaj do przeciwnika. Dokładnie, idziemy sobie królem. Hetman pilnuje. Taki jest plan. Dobra, jest pionek, więc trzeba go skosić. Wracam z powrotem, żeby nie dać królowi tutaj dojścia do pola E4. Król zagrywa, król zagrywa, król zagrywa, prawdopodobnie król i wypchnę troszeczkę tego króla. No właśnie, widzimy maszyna, tutaj jednak już rusza pionkami, wie, że pozycja jest beznadziejna. Po prostu algorytm pewnie tak policzył, no i w takie ruchy. Ja, ja nie tłumaczę. To chodzi o, o to, żeby sobie wyrobić tutaj fajny nawyk, dostrzegania zbić w pewnych, momen, w pewnych momentach. Dobra, zbijamy pionka. No ten przykład oczywiście jest prosty, ale polecam sobie to zrobić. Ja kiedyś za dzieciaka ćwiczyłem w ten sposób z kolegą na zmianę i z różnym skutkiem. Dobra, matujemy 22 ruchy. Zawężmy pole działania. Hetman F5. Tutaj król nie będzie miał gdzie się przedostać i podchodzimy oczywiście królem. Dobra. No co, podchodzimy królem, tutaj będzie szach, jak król zagra na pole, g3 w ten sposób i podejście królem i dajemy za chwilę mata. No wystarczy zagrać tu i mat na polu. G2. Dobra, zajęło nam to 27 ruchów. E, spróbujcie zrobić ten przykład. Polecam serdecznie i dajcie znać w komentarzu, w ilu ruchach udało Wam się to zrobić, a my przejdziemy teraz do kolejnej pozycji. Tutaj już tylko powiększam ekran. Dobra, e, w tej sytuacji będę grał dwoma wieżami. Zwróćmy uwagę, że ustawiłem pionki na polu e, A3 i polu H3. E, żeby, e, żeby no, nie zbić od razu w kolejnych ruchach jakiegoś pionka, żeby nie było za łatwo. Ja tylko przypomnę jak to zrobić, tutaj macie narzędzia e, Oj. E. Chyba przegiołem. Eee, dobra, ja to może w takim razie zrobię Żeby każdy wiedział jak edytować sobie pozycję Bierzemy edytor pozycji Wyczyść szachownicę Ustawiam sobie tutaj wszystkie pionki Tak przy okazji W sumie dobrze się stało Bo pokażę dla osób, które może, może nie wiedzą jak to ustawić eee, I ustawiam oczywiście sobie tutaj pionki Króla, dwie wieże na samych rogach Obracam szachownicę Kontynuuj z tej pozycji Graj z komputerem Najsilniejszy y, y, ósemeczka jest gram czarnymi i lecimy. Gram dwoma wieżami, przeciwnik zagrał f4. Ja myślę, że w tej sytuacji podejdę królem, aby łączność tych wież była e, ważna. I w tym momencie mogę na przykład zagrać. No właśnie, jest ruch C4. Więc albo sobie zagram tutaj, chociaż król obroni. Więc raczej wieżą zagrywam na b8. Atakuje pionka, a potem drugiego. E, oczywiście powiem wam, że to też jest wygrana dosyć łatwa czarnymi, ale trochę trudniej niż jednym Hetmanem. Jednego pionka już się skosiło. E, atakuje tutaj pionka kolejnego. W takim razie. Dobra, widzę coś takiego, że jak zagram tutaj to mi zagra tak. W takim razie podejdę chyba królem, może na pole F6 będę chciał próbować zająć się tym pionkiem. Dobra, podchodzę królem po raz kolejny. Jak król podejdzie, to w ogóle tak zagram. I będę trzymał tego pionka. Przypominam, że oczywiście da radę dać szybciej mata na pewno, ale chcemy zbijać najpierw wszystkie pionki. No maszyna zagrała w ogóle C5. No to zbijamy piona, wiadomo. W ogóle maszyna na starcie też jest świadoma, że pozycja jest przegrana. Ale trzeba oczywiście to dowieść do końca. Dobra, idzie pionek, no to go oczywiście z tyłu będziemy atakować. Jak król E2, bo tak przypuszczam, że to będzie taki ruch, to zagramy sobie tutaj. Nie ma tego ruchu. No dobra, zbijamy. Nie damy satysfakcji maszynie, żeby dorobiła sobie jakąś figurę. I cały czas przypominam, próbuję w jak najszybciej, jak najszybciej, jak najmniejszej ilości posunięć, dać mata przeciwnikowi po wybiciu najpierw wszystkich pionków. Taki mały challenge sobie zróbmy. No maszyna gra dziwnie, no dobra, ale to, to jest tylko maszyna, pamiętajmy, człowiek by się bronił pewnie trochę lepiej. No oddaję piony, dobra, chętnie zbijam, chętnie zbijam. Wam też oczywiście przypuszczam, że może się taka sytuacja zdarzyć. Tutaj kolejny pionek wisi, jakiś ruch G4, nie ma znaczenia, po prostu król G5. Zaczynamy oczywiście taki challenge sobie z najprostszych przykładów. Przypominam, piszcie w komentarzu, jak, jaki układ chcecie, żebym zagrał kolejny. Może to na przykład być powiedzmy pozycja początkowa i na przykład maszyna gra bez skoczka. Tak strzelam. Może to jest kwestia, oczywiście, wyobraźni, jak, co sobie tam wymyślimy. Dobra, dam tutaj szacha, zbiję pionka i będziemy matować dwoma wieżami. To jest oczywiście sprawa prosta. Tutaj zbijam na polu G4. Dobra, i teraz jak najszybciej dać mata. Niech ja się zastanowię, jak najszybciej w tej sytuacji dać mata. Może tędy odcinać, może tutaj odcinać tędy. Wiecie co, chyba najprościej będzie wieża F5, tak mi się wydaje. Grozi wieża C4. Najprostszy sposób to uciekać daleko wieżami. Może zagram tutaj, żeby odcinać. Król pójdzie tu, to odetnę. Król pójdzie tutaj, to dam szacha. Ok, dajemy szacha. Matowanie oczywiście może mieć różne schematy. To jest dosyć proste. Bronię wierzę, żeby dać teraz szacha. Król polejdzie pewnie tutaj, ja zagram tak. I w następnym ruchu po prostu dam mata jedną z wież. Hetmanem były 27, ruchy, 27 ruchów, a tu mamy wieżami 24 ruchy. Ok. I przejdźmy do trzeciego przykładu. Mianowicie ustawiłem sobie tutaj pozycję. Tylko powiększa dwa skoczki i dwa gońce. I król przeciwko ośmiu pionom. Powiem szczerze, yy, prawdopodobnie to też jest wygrana. Punktowo zdecydowanie lepiej się to prezentuje. 12 punktów przeciwko ośmiu punktom, ale y, oczywiście figury y, są inne niż wcześniej. Figura, ciężkimi figurami y, były łatwiejsze. Kontynuuj, graj z komputerem y, czarne. I lecimy z trzecim przykładem. No dobra, jest posunięcie A4. Ja myślę, że zacznę najpierw ruszać się królem, żeby on był jak najbliżej centrum. Gońce już strzelają, ale idziemy jeszcze wyżej królem. Taką sobie strategię obiorę i jeszcze wyżej królem, tak żeby tutaj królem przede wszystkim powalczyć. I teraz spróbujemy może coś z koczkami pograć, ewentualnie mogę dać też szacha, coś tam pokombinować, ale myślę, że z koczkami coś próbujemy, spróbuję zagrać, poblokować. Okej, okay, wychodzę drugim skoczkiem, już będzie więcej możliwości, będzie jakaś opcja zaatakowania. Mogę też rzeczywiście jakąś figurę oddać się za dwa pionki, powiedzmy, i przypuszczam, że to też będzie okej okay sytuacja. No i powiem szczerze, jak zagram tu, to dostanę taki ruch. Więc zagram no właśnie tak. Mi tutaj maszyna sprytnie załatwiła. Gram królem na d6. Może nie będzie aż tak łatwo, nie wiem, zobaczymy jak to się wszystko ułoży. No dobra, widać tutaj są takie plany. Zagramy goniec H6, żeby tutaj przyblokować ruch E4. No to może być ciekawa rozgrywka, powiem szczerze. Zagramy skoczkiem. nie, tutaj zagram to mi tak zagra. Spróbuję go powiązać, zatem wyjdę figuro. Po prostu wyjdę na A6, skoczek H5, skoczek A5 i będę tutaj jakoś próbował podważać grożą widły. Powiem Wam szczerze, nieźle to sobie wykombinował. Zagram skoczkiem d7, chociaż mogę też tak, ale chyba skoczek d7. Jeżeli poczęstuje mnie takim ruchem, to wydaje mi się, że poświęcę jednego skoczka. Znaczy tutaj nie może akurat. Dobra i poszedł tutaj, Ok. Mogę go też zmusić zagrać gońcem, więc zmusimy przeciwnika do zagrania takiego posunięcia albo pionkiem na d5. Dobra, no i wydaje mi się, że trzeba poświęcić figurę. A sztuką byłoby nie poświęcić żadnej figury i próbować wygrać, ale myślę, że poświęcimy, żeby było łatwiej, no bo mamy taką możliwość. Challenge można oczywiście robić różne, to jest tylko pierwsze przetarcie. Dajcie znać, co sądzicie o tym. Tutaj zbijemy skoczkiem z szachem. Przypuszczam, że też mogę tutaj zbić i to będzie jeszcze prostsze, bo dwoma gońcami matować jeszcze potrafię. No, dobra, zbijemy i, be, i zostawię sobie dwa gońce w takim razie. No, będzie wybicie. Może to być trochę trudniejsze, bo jeszcze tutaj pionek został. Muszę próbować go. Zagram gońcem, tutaj. O, właśnie, zagram gońcem, i będę tego pionka już kościł. Zostanę z dwoma gońcami na trzy pionki. To już powinno być łatwiejsze. Jednak, jak pionki będą coraz bardziej zaawansowane, to jest sprawa trudniejsza. Więc trzeba próbować jak najszybciej je tam gonić. Yy, tutaj myślę, że no, król bliżej pionków chyba sobie zagra. Mogę próbować atakować, coś odcinać. Może królem tutaj odetnę. Sprób, spróbuję odciąć króla od tych swoich pionków. Od jego pionków, przepraszam. Dobra, zaatakujemy pionka. Zaatakujemy pionka. Jak pójdzie taki ruch, to już królem przyblokuje. I będzie łatwiej, zdecydowanie. Nie poszło, no to go zmusimy w takim razie. Zaraz, ale mogę też dać. Nie, zagramy tak z atakiem na piona. Taki ruch z szachem. Nie, yy, to taki ruch jeszcze raz. Tutaj zagra, zagramy tutaj. Szach, tutaj. No i będzie łatwiej, tak. Dobra, zbijamy pionka. Maszyna już jest tutaj bezradna w tym momencie. Ale jeszcze trzeba zamatować z dwoma gońcami. To na pewno też jest dobry przykład na poćwiczenie sobie właśnie matowania. OK, no to zbijamy kolejne pionki za chwilę. Mamy 23 ruch. Zbijamy kolejnego pionka. No i matujemy gońcami. Dobrze, jak zamatować gońcami? Przede wszystkim króla trzeba zapędzić do jednego z rogów, przypominam, no i najpierw myślę, że staniemy na opozycji, zobaczymy gdzie król będzie chciał wędrować i trzeba będzie gońcami tego króla nieco poodcinać. Gońce oczywiście mogą stać obok siebie, no dobra, spróbujemy tutaj królowi odciąć drogę tędy. Jeżeli król pójdzie do góry, to może tutaj możemy odciąć mu drogę, to też jest dobry sposób. Tak zrobimy i zauważmy, że król nie może przejść tutaj przez te kratki, które zaznaczyłem. To zagramy sobie gońcem, podcinam kolejne kratki królowi. Chociaż król tutaj chyba może jeszcze uciekać, ale na pewno gońcami bym go złapał. No dobra, lecimy sobie królem na E6. Po tym ruchu zawsze łapiemy tempo, czyli gramy takie posunięcie, aby później go zepchać jeszcze bardziej. Król zmierza tędy, czyli nam sprawę zaczyna ułatwiać. No dobra, myślę, że zacieśnimy pętelkę na przeciwniku. Zagramy sobie, zaraz chwila. No widzicie, człowiek gra tyle lat w szachy, a Matować trzeba jeszcze się nauczyć. Nie, oczywiście to jest zawsze intuicyjna sprawa, to jest kwestia liczenia. Damy szacha, król idzie tutaj. Już bardzo go ograniczę i damy szacha, myślę, że tutaj. Król pójdzie tędy. I dam tutaj postawię króla na, B3, na B6, król sobie tylko w te miejsca musi chodzić. Teraz sprytnie trzeba tego króla docisnąć. Dobra, teraz pytanie tym królem zagram tu, on tu. No dobra, myślę, że zagramy sobie tutaj. Król pójdzie tak. I teraz sprytnie trzeba będzie oddać tempo. Tempo, tempo, tempo. Jeszcze niech się zastanowię. Goniec może zagra sobie na 8, król pójdzie tutaj, pójdę królem tak i to będzie już praktycznie y, zamat, król będzie biały zamatowany w sposób raczej prosty, a tutaj jeszcze mnie gryzie skubaniutki no dobra a sprytnie, król pójdzie tu i tu y, dobra, to może y, a, idziemy tutaj jak tutaj to tutaj też jest matowanie. Chodzi o to, żeby króla po prostu nie wypuścić nigdzie. Goniec broni pola D, D7. Bardzo intuicyjne matowanie. Odcinamy pole C8. I matujemy go oddając za chwilę tempo. Czyli króla trzeba ustawić mniej więcej tutaj na polu B6, A6. Gramy tak. Jeżeli król idzie tutaj, to matujemy go za chwilę szachując gońcami. No, sporo ruchów mi to zajęło. Mam nadzieję, że Wam pójdzie szybciej. I król... Na A8. Musi. I mat. 43 ruchy do mata. Dzięki serdeczne. Przypominam. Piszcie w komentarzu, co sądzicie o tej serii i jakie challenge dalej wybieramy. A przy okazji pamiętajcie, że jak jesteś osobą początkującą, mam mini e-booka dla Ciebie. 10 prostych kroków, jak lepiej grać w szachy. I sklep szachowy szachowo.pl Trochę reklamy musi być. Macie 10% zniżki na kod pan szachus. Pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem.